Środę 15 listopada. Witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. Dzisiaj w sposób szczególny przez cały dzień chcemy zastanawiać się nad Słowem Bożym, pierwszym zapisanym w 55 rozdziale Księgi proroka Izajasza w pierwszym wierszu. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Marka w 32 rozdziale czytamy: gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, czego pragniesz? Jakie są Twoje pragnienia w życiu? Jak często w swoim życiu zastanawiasz się nad swoimi pragnieniami, takimi wielkimi, ale także takimi codziennymi, zwykłymi oczekiwaniami, chęciami, tym wszystkim, co gdzieś zaprząta pozytywnie albo negatywnie różne Twoje myśli? Ile z tych pragnień jest właśnie takiej codziennej, zwykłej natury, a ile dotyka ważnych tematów religijnych, sfery Twojej wiary? Do takich przemyśleń zachęca nas pierwszy z tych dzisiejszych tekstów, gdzie prorok, natchniony Bożym Duchem, zachęca, wzywa wręcz: wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Czyli także ty, siostry i bracie, idź, zaspokój swoje pragnienie. A w Ewangelii czytamy, jak nakierowane może i powinno być nasze duchowe pragnienie. Przychodzili do Niego i przynosili do Niego, czyli do Zbawiciela, do Bożego Syna. I to też pięknie koresponduje ze słowami, jakie również znajdujemy w książeczce z Biblią na co dzień, pieśni ze śpiewnika ewangelickiego numer 751. Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas. Usłysz głos Jego. Nie bądź jak głaz, wszak On tak bardzo miłuje nas, woła tak słodko. Pójdź. Ujrzysz widok, piękny jako cud, gdy rzuciwszy grzechu złości brud, wkroczymy wreszcie w niebiański gród. Jezu, przychodzę już. Czasami ciężko nam zaspokoić nasze pragnienia. Czasem z naszej ludzkiej perspektywy, naszej doczesności, wydaje się to wręcz niemożliwe, ale pragnienie pokoju, pragnienie miłości, pragnienie bezpieczeństwa, wreszcie to pragnienie Bożej bliskości, pragnienie zbawienia, które człowiek odczuwa, nawet jeśli próbuje je w sobie zagłusić, nawet jeżeli próbuje je w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, zapić różnymi innymi rzeczami, zapełniaczami tego pragnienia, ono gdzieś pozostaje, to pragnienie bliskości absolutu. I ono właśnie realizuje się w Chrystusie. Dlatego nie tylko na ten dzień, ale także na każdy kolejny dzień. Zapamiętaj, gdzie jest ugaszenie Twego pragnienia. O tym też mówił Jezus w Samarytance, kiedy przyszła do Niego, kiedy siedział przy studni Jakubowej. On chciał, żeby ona dała Mu pić, ale w zamian zaoferował jej wodę żywą, zaoferował siebie. Powiedział, że kto będzie pić z tej wody, już nigdy nie będzie pragnął. Także i my, kiedy trwamy w tej relacji z Zbawicielem, kiedy jesteśmy z Nim związani węzłami wiary i miłości, wtedy nasze pragnienie bliskości, Bożej obecności w życiu jest zaspokajane. Także, siostry i bracie, przychodźmy do Jezusa, bo dziś jeszcze czas, bo cały czas mamy czas łaski i czas zbawienia, o czym też przypomina nam koniec roku kościelnego, który przeżywamy. Abyśmy i my nie tylko dzisiaj, ale każdego kolejnego dnia mogli za pieśniarzem wyznawać: Jezu, przychodzę już. A Pan zawsze jest blisko, Pan zawsze czeka, Pan zawsze jest gotów przyjąć, napoić, ugasić wszystkie nasze pragnienia. Dobrego, błogosławionego dnia w bliskości Chrystusa. Zostańcie z Bogiem. Amen.